12 piętrze Urzędu Wojewódzkiego swoją siedzibę znalazła gorzowska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj odbyło się jej oficjalne otwarcie powiązane z inauguracją działalności wystawienniczo-edukacyjnej Instytutu. Obecny na uroczystości dyrektor oddziału IPN w Szczecinie przypomniał, że Instytut jest głównie placówką badawczą. Oczywiście w mediach IPN często kojarzony jest wyłącznie z kwestiami lustracji, teczek i tak dalej. Trzeba jednak z całą mocą powiedzieć, że praca IPN-u to jest praca badawcza, praca edukacyjna i to jest bardzo szeroki zakres badań. Jednym z tych badań są zagadnienia lustracyjne, ale jednym z wielu. Wojewoda lubuski, który niejako gości u siebie delegaturę, liczy, że będzie się ona rozwijała i powiększała. To zależy, jak ludzie zareagują na możliwości uzyskania informacji z IPN-u, na ile ludzi będą te informacje historyczne interesowały, no i na ile tutaj potrzeby kontaktu z IPN-em będą się kształtowały w przyszłości. Tego w tej chwili chyba do końca nie wiemy, czy to będzie taka zwykła ciekawość historyczna, czy to będzie, powiedzmy, też jakieś miejsce zbierania użytecznych informacji o pewnych zdarzeniach poprzednich, o faktach, no, czy też nawet o ludziach, którzy funkcjonują dzisiaj w życiu publicznym. Głównym zadaniem delegatury IPN w Gorzowie będzie badanie historii tych ziem po 1945 roku. Historią miasta, historią regionu, pytaniem, jak ten region się po wojnie kształtował, no również tą ciemną stroną tej historii, jaką rolę odgrywał tutaj aparat bezpieczeństwa, na ile on dezorganizował wysiłki polskiej społeczności tutaj, żeby tu się osiedlić, żeby tu zyskać własną tożsamość. Gorzowska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej obsługuje mieszkańców północnej części województwa lubuskiego. Pracują w niej obecnie 3 osoby. Nową strukturę stanowi Biuro Edukacji Publicznej. Kierujący nim Jarosław Palicki chce podjąć szeroką współpracę z nauczycielami historii z naszego regionu. Chcemy też wyłapać, podjąć współpracę z najzdolniejszymi uczniami, którzy interesują się historią, szczególnie tą najnowszą. Ale oprócz tego mamy również ofertę skierowaną do ludzi starszych. W minionym tygodniu udało się nam powołać gorzowski oddział klubu imienia generała Grota Roweckiego, który mam nadzieję, że od maja zacznie już funkcjonować, więc to taka informacja dla grona kombatantów z naszego regionu, że będziemy się starali dla nich coś ciekawego zorganizować. Otwarciu delegatury towarzyszyła wystawa KOR 76 oraz wykład doktora Dariusza Rymara pod tytułem Początki i rozwój gorzowskiej opozycji 1976-81. Organizatorami targów są Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Ochotnicze Chówce Pracy Centrum Edukacji i Pracy oraz Europejskie Centrum Przedsiębiorczości w Warszawie. Próbujemy innowacyjnych metod dojścia do osób poszukujących pracy. Chcemy przede wszystkim właśnie wyciągnąć te osoby, tak jak Pan mówi, 20 tysięcy. Chcemy wyciągnąć te osoby niepełnosprawne z domów, żeby zaczęły się interesować ofertami, żeby zobaczyły, że ten rynek pracy się zmienia. Parę lat temu pracodawcy jeszcze w ogóle nie myśleli o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli nie były to zakłady pracy chronionej, jeżeli to nie były duże dotacje. W tej chwili w związku z tym, że spada bezrobocie, pracodawcy również z otwartych zakładów pracy zaczynają się interesować zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Na targach pojawiło się 11 podmiotów gospodarczych reprezentujących pracodawców, instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy oraz poradnictwem zawodowym. Prezentujące swoją ofertę Centrum Integracja od kilku lat działa w Zielonej Górze. Jesteśmy doradcami zawodowymi i w Centrum Integracja aktywizujemy naszych beneficjentów, czyli przywracamy na rynek pracy, pomagamy, wspieramy im powrócić na rynek pracy. Oprócz tego jeszcze zajmujemy się informacją, czyli udzielaniem informacji na temat ulg, uprawnień. My działamy nie jak Urząd Pracy. U nas osoba niepełnosprawna po przejściu rozmowy doradczej z doradcą zawodowym, czasami wspomaganej psychologiem, bo też takiego mamy, ustalamy pewną drogę działania i wtedy, jeżeli to jest droga, szukamy pracy pod konkretną osobę. Jest u nas pani, która zajmuje się wyszukiwaniem ofert pracy i na tej zasadzie to działa, że ona szuka pracy pod konkretną osobę. Między uczestnikami pojawiło się też stanowisko warsztatów terapeutyczno-manualnych.
Są one łącznikiem między szkołami specjalnymi a rynkiem pracy. W trakcie warsztatów ich uczestnicy, najczęściej niepełnosprawni intelektualnie, uczą się zachowań społecznych, dyscypliny, są wdrażani do pracy, którą najczęściej znajdują w zakładach pracy chronionej. Ogniwem pośrednim pomiędzy niepełnosprawnymi a rynkiem pracy są także poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cel jest informacyjny przede wszystkim, poinformowanie młodzieży, osób dorosłych, że jeżeli występuje jakakolwiek niepełnosprawność, to należy skorzystać z porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu ustalenia przeciwwskazań do wyboru zawodu i pomóc młodzieży niepełnosprawnej w wyborze zawodu, który będzie najbardziej optymalny dla młodego człowieka, który cierpi na jakiekolwiek schorzenie, które utrudnia wybór każdego zawodu. Pan Bogusław od kilku lat działa w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. W ramach jej działalności spełnia rolę wzorca osobowego. Na przykładzie własnych doświadczeń pokazuje, jak prowadzić normalne życie, realizować marzenia i osiągać postawione sobie cele. Uważa, że w ostatnim czasie rynek pracy zmienił się na korzyść osób niepełnosprawnych. Jest coraz lepiej, ale po prostu przede wszystkim sama osoba niepełnosprawna musi chcieć doszkolić się, poszukać pracy, bo jeśli nie będzie chciała, to nie ma sensu działalność żadnej, że tak powiem, organizacji. Przede wszystkim osoba musi chcieć. Jeżeli ktoś chce, to moim zdaniem osobistym bez żadnych problemów sobie pracę znajdzie. Obok targów odbywały się seminaria, na których poruszano m.in. problemy uwarunkowań prawnych zatrudniania osób niepełnosprawnych, wymogów wobec ich potencjalnych pracodawców oraz korzyści dla firm wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Obchody przebiegają pod hasłem "Wypadek to nie przypadek". Statystyki policyjne nie pozostawiają wątpliwości. Co roku kilka tysięcy zabitych kierowców i pieszych. Szeroka gama akcji profilaktycznych ma na celu uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego, że to w dużej mierze od nich zależy poziom bezpieczeństwa na drogach. Gorzowska młodzież wspólnie z policją i innymi instytucjami włączyły się w tego typu działania. To bardzo dobrze, że jest tylu chętnych ludzi, aby głośno mówić o tym, co jest dla nas bardzo istotne. To ważne, żeby przy każdej takiej okazji mówić dużo o bezpieczeństwie, mówić być może wielokrotnie to samo, ale mam nadzieję, że będzie to trafiać do tych, którzy w końcu zrozumieją, że od nich zależy to, czy do wypadku dojdzie. W czasie kontroli drogowej policjanci udzielali pouczeń, zaś gimnazjaliści prosili kierowców o wypełnienie krótkiej ankiety. Każdy z kontrolowanych otrzymywał naklejki zaprojektowane przez ucznia gimnazjum Mateusza Starostę. Najczęstszym wykroczeniem były niewłączone światła lub mijanie w miejscu, gdzie robić tego nie wolno. O reakcję kierowców zapytaliśmy jedną z gimnazjalistek. Częściej uśmiechem, nie ma jakiejś złości. Tutaj ostatnio kierowca trochę się zdenerwował, ale to dlatego, że policjant go po prostu upomniał, a kierowca raczej myślał, że nie zrobił nic złego. Ogólnie to jest raczej uśmiech, chętnie wypełniają ankietę, raczej chcą z nami współpracować. Zaproszeni do udziału w dzisiejszej akcji kierowcy wyjątkowo mogli liczyć na wyrozumiałość drogówki, jednak na co dzień na ulgowe traktowanie liczyć nie powinni. Najlepiej byłoby jednak, gdyby dostarczali policji jak najmniej powodów do interwencji. Na wystawie Dawne motocykle lubuskich listonoszy eksponowane są odrestaurowane motocykle, umundurowania z lat 50. i 60. oraz archiwalne fotografie wiejskiego listonosza. W ubiegłym roku rozpoczęto renowację ulicy Chrobrego. Udało się odnowić kilkanaście kamienic. Już wówczas urzędnicy zapowiadali, że to dopiero początek. Prowadzone są prace, żeby więcej kamienic w Gorzowie wyglądało tak jak te. Radni w tamtym roku przesunęli termin składania wniosków o dofinansowanie z puli Miejskiego Konserwatora Zabytków do końca miesiąca maja. W tym terminie też złożę wnioski do Konserwatora Zabytków o dofinansowanie odnowy kamienic na dalszej części Chrobrego. Jeżeli środki zostaną przyznane, to będziemy wiedzieć na przełomie maja-czerwca, to w tym roku będzie odnowione cała ulica Chrobrego. Nie tylko kamienice przy ulicy Chrobrego mogą w tym roku liczyć na nowe elewacje. Remont czeka cztery budynki stojące przy ulicach Łokietka i Sikorskiego. Całościowy koszt prac nie jest jeszcze znany. Koszt przedsięwzięcia będzie, czyli elewacje na ulicy Chrobrego, dokończenia całej ulicy Chrobrego, to będzie w granicach 2,5 miliona.
Łącznie ze Słowackiego 4, ponieważ na Słowackiego 4 w tamtym roku wykonaliśmy dokumentację techniczną wzmocnienia fundamentów. W tym roku chcemy przystąpić do realizacji fizycznej, czyli do remontu tego budynku, czyli tam muszą być palet, jet granting pod fundamenty. No, musimy ustabilizować grunt. Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej liczy, że prace ruszą w sierpniu tego roku. Finał tegorocznego konkursu po raz pierwszy odbywa się w siedzibie jednego z uczestników. Oprócz wyróżnienia laureatów, uczniowie pod kierunkiem opiekunki Szkolnej Kasy Oszczędności przygotowali program artystyczny pod hasłem Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO. Szkoła to nie tylko nauka, ale także wychowanie. W tym roku jednym z głównych tematów także w naszej placówce to temat 750-lecia naszego miasta. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że właśnie w naszej szkole odbywa się rozstrzygnięcie konkursu, którego tematem był banknot na 750-lecie miasta Gorzowa. Tradycyjnie impreza odbywa się pod patronatem PKO. Według przedstawiciela banku, Szkolne Kasy Oszczędności mają na celu nauczenie dzieci idei oszczędzania pieniędzy, umiejętnego ich pomnażania, a następnie wydawania. Pomagamy organizować właśnie konkursy typu, coroczny jest taki konkurs organizowany przy udziale banku. Konkursy są różne, pod różnymi nazwami. Akurat teraz wybraliśmy sobie banknot na 750-lecie miasta Gorzowa. W ubiegłym roku była to na przykład Skarbonka, projekt Skarbonki PKO. Tak zawsze co roku staramy się przy udziale szkół uczestniczących w SKO wybierać konkurs, w którym dzieci mogą wziąć udział. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1-6 z aż 16 szkół z Gorzowa i okolic. Rozdano 10 nagród głównych i kilka wyróżnień w dwóch kategoriach wiekowych. Większość autorów na banknotach umieściło charakterystyczne punkty miasta, jak katedra czy studnia czarownic. Dominowały techniki tradycyjne, czyli farby i kredki, ale Justyna Korcz wykonała swoją pracę techniką witrażu. Dość oryginalna. Nie każdy takie pomysły ma. Niektórzy najczęściej rysowane są prace. Ja wpadłam, pomogła mi przy tym nauczycielka w dobraniu tej faktury. Przedstawia ona panoramę Gorzowa, na której widnieje katedra, kamienice i biały kościół. Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy nagród i wyróżnień, ale przede wszystkim ciekawych pomysłów na projekt banknotu z Gorzowem w tle. Zbigniew Herbert pracował w Teatrze Ostarwy jako kierownik literacki za czasów dyrekcji państwa Byrskich. Dla Zbigniewa Zapasiewicza to najważniejszy poeta powojennej Polski. Aktor nazywany jest jego niedościgłym interpretatorem, a Powrót pana Cogito nazywa nie przedstawieniem, a wieczorem poetyckim. Układ tego wieczoru ulega zmianie, nie zawsze jest taki sam, dosyć sobie to często improwizujemy, coś mówimy, czegoś nie mówimy. W tej chwili dosyć dowolna struktura, ale tu nie ma żadnej formy ściśle teatralnej, nie ma żadnej reżyserii, bo się nic nie dzieje, no ja mówię tekst, a Olga śpiewa. Zbigniew Zapasiewicz w doskonały, pełen prostoty sposób przełożył skomplikowany intelektualny dyskurs na scenę. Jego występ z poezją Herberta to nie była sucha recytacja, a to dopiero pierwsze spotkanie zorganizowane przez teatr zarówno w ramach 750-lecia miasta, jak i obchodzonego w zeszłym roku 60-lecia Teatru Ostarwy. Już od minionego piątku policja działa ze zwiększoną aktywnością. Szczególnie kontrolowane są drogi wyjazdowe prowadzące do kurortów nadmorskich. Nie odnotowano żadnych niepokojących zdarzeń drogowych, jeśli nie liczyć zatrzymań kilku osób prowadzących auta pod wpływem alkoholu. Niestety, wbrew stereotypom, nie jest to tylko męska specjalność. Tak było chociażby w przypadku 28-letniej mieszkanki Witnicy, która została zatrzymana mając prawie 2 promile alkoholu. Dodatkowo kobieta starała się również policjantom wręczyć kilkadziesiąt euro, aby ci odstąpili od czynności. Została zatrzymana, będzie musiała za to wszystko odpowiedzieć. W ciągu najbliższych majowych dni policja skupi się na zapewnianiu w miarę płynnego przejazdu przez Gorzów. A biorąc pod uwagę ilość inwestycji na terenie miasta i związanych z tym prac, nie będzie to łatwe. O ile lokalni kierowcy są już oswojeni z sytuacją, to wśród przejezdnych mogą mieć miejsce nerwowe reakcje. Polecam również wyjechać troszkę wcześniej, być może nawet zmienić drogę, nie jechać drogą krajową, jechać przez mniejsze miejscowości, połączyć to być może nawet ze zwiedzaniem. Będzie spokojniej, na pewno będziecie Państwo mniej zmęczeni, a może nawet dojedziecie wcześniej, ponieważ na tych drogach największych niestety robią się dość szybko korki i tam trzeba czasem 2-3 godziny spędzić, oczekując na możliwość przejazdu. W ostatnich dniach obchodziliśmy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Policja wraz z gimnazjalistami przeprowadziła akcje prewencyjne i informacyjne adresowane do uczestników ruchu drogowego.
Oby nasi kierowcy wyciągnęli z nich odpowiednie wnioski i kwietniowo-majowy weekend zapisał się w annałach jako spokojny i bezkolizyjny.